Siemanko, siemanko, jestem Wartas, witajcie w kolejnym odcinku z The Last of Us 2, dokładnie tak. Słuchajcie, jeśli wam się ta seria podoba, to wiecie, łapeczkę w górę zostawcie, będzie naprawdę mega, mega fajnie. Bo jak nie, to was zombiaki zjedzą takich tego gościa. Nie, no żartuję. Co my tu mamy? Siema grzechotniki, tu Mackenzie, jestem na wolności, yo, yo. Dobra, i nie tylko... My aktualnie stanowimy problem dla grzechotników, także no. Znaczy oni nawet nie wiedzą, że my tu jesteśmy, bo kto wiedział, tego już tutaj z nami nie ma. Prosta sprawa. Także ten, no co, no lecimy do nich, kurde, bardzo mi się ten fakt nie podoba. Znowu to podkreślę, bo się pakujemy w niezłe bagno, że tak powiem. I no generalnie jest, no nie fajnie. Tutaj w ogóle coś jeszcze będzie, czy tak dla beki tutaj przyszliśmy? Jest to jakieś przejście? Takie? Logiczne, tutaj mi się coś tak... Aha, tu się tekstury nie załadowały. No tak, no PS4 Pro no niestety, ale nie daje sobie już rady z tą gierką, także oczekujcie na pewno remastera na PS5, bo jest co tutaj zremasterować. Może nie tyle co zremasterować, ale odpalić grę, że tak powiem, na wyższych ustawieniach, żeby się nie wczytywały rzeczy. Wait, tutaj jest droga. Także no, jak wyjdzie i będę miał PS5, to kurde, koniecznie zagram. Ta gra jest taka kozacka. Ja pierdzielę, już nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio się w jakąś grę tak wciągnąłem, że po prostu jak wyłączałem grę, bo że tak powiem, koniec na dzisiaj, to że chciałem grać dalej, naprawdę. Ta gra jest mega. Zostaw go, on nic nie czuje. Jebać to, dałem mu słowo, że to zrobię. Masz naprawdę pojebane hobby. Teraz pewnie żałujesz, że uciekałeś, co Antony? Co za czub. Da się to jakoś przebić tak normalnie? Dobra, poszedł sobie. Okej, spróbujmy tędy, bo to wiecie. Trzeba po cichu, bo już się wpakowaliśmy w naprawdę wielkie bagno. Nie ma co tutaj przeginać. Dobra, chodź śmieszku, bądź kimkolwiek jesteś. Naprawdę chciałbym to zrobić po cichu. To nie jest tak, że ja tutaj wiecznie chcę zadymki robić w moich seriach. Czy no dobra, chcę, ale tutaj nie chcę. Kurde, ze strzałami też lipa straszna. Oni kurde chodzą koło siebie, to jest najgorsze. Tutaj mamy kogoś. Jak wy to zauważyliście? Nie, bez kitu, teraz pytam, jak wy go zauważyliście? Przecież ja go zdjąłem z łuku. Zacznijcie szukać. Nie jesteśmy tu sami. No dobra, szukajcie mnie. Jesteś okej. Okay. Ty sobie idziesz, fajnie. Aha, ty sobie poszłaś, dobra. Chodź, bo ty mi się fajnie tutaj wystawiasz. Co się dzieje? Kostka poszła. Wszystko okej? Angie, wszystko okej? I don't think so. Angie? Dobra, chodź, dołączysz do Angie. Dobrze wiedzieć, jak się nazywacie. Pomoże w naszej depresji. No podnieś to, gademy, dobra, już to zamienię, ale podnieś. Alright. Wyczyszczone ładnie, myślę. Myślę, jeszcze tego biednego biegacza bym zdjął. Bo mnie wkurza. Serio mnie wkurza. Dlaczego? Bo ciągle drze papę. Jak mogłem uwolnić? Ja pierdzielę. I by wtedy zadymę tutaj zrobił. No, że też na to nie wpadłem. Na taki detal. To wiecie, jak będziecie grali, to możecie go odpiąć i on może tutaj zrobić zadymę za was. No,
Dobra, cały czas mamy muzykę niepokoju. Ktoś jeszcze... O, właśnie. Jakbym wiedział, że żyjesz, to bym faktycznie go spuścił. Żeby ci spuścił łomot. A się czai? Jak szpak. O, nikogo nie ma. Ależ mi przykro, żeż wcale. Niespodzianka! A coś to jest zbite. Dobra. Miło było. Cała wasza obstawa, że tak powiem, poszła na urlop. Dobrze, sy? Tak myślę. Pieprzone pojeby. Nie, tego nie chcę. Też tak uważam. Tak, dziękuję. Strzały życiem odebranym. Spoko, a co my tutaj mamy? Czemu ty się podświetlałeś? O, proszę bardzo, nie ma oglądania telewizji. Nie płacicie abonamentu, to nie oglądacie. Dobra, się na górze sprawdźmy, bo tutaj polikwidowaliśmy, a tutaj proszę bardzo, jakie atrakcje. Amunicja do broni, którą mamy w pełni. Dobra, no patrzcie, no tutaj zdych. A oni go i tak zobaczyli, ja nie wiem, jak to się wydarzyło. Ktoś musiał za nim stać i tak, co się dzieje? Czemu ty nie żyjesz? Halo, w robocie jesteś, wstawaj. Andrzeju. Chyba wszystko, jeśli chodzi o to miejsce. Się ładujemy do budynku. Dawaj. Nie z takich wysokości się spadało. To wejście nie zachęca mnie do wchodzenia. Tak szczerze mówiąc. Coś tu jeszcze będzie tak do zebrania? Co bym później nie płakał, że muszę bić się ze scyzorykiem? Szczerze wątpię, ale dobra. I na cichego się wbijamy w gniazdo szerszeni, tak zwane. O, lekarstwo. Byłem taki cichy, że nie potrzebuję. Dobra. A propos tworzenia rzeczy, aha, do tego sobie nie stworzę, to sobie chociaż moła stworzymy. Zawsze coś. Ale go nie potrzebuję teraz, Eli, spokojnie, spokojnie. Dobra. Powiem wam, że tak często zmieniają mi tutaj postacie pomiędzy Abby a Ellie, że czasami odruchowo chcę powiedzieć do Ellie Abby, nie? Może to jest dlatego, że Abby tak strasznie dużo graliśmy ostatnio. Naprawdę jej kampania była, no, długaśna. Jeszcze tutaj, po tym pojedynku w teatrze, jeszcze dalej się działo. Także no. Na dobrą sprawę mogliby dwie różne gry z tego zrobić, a i tak czasowo, jak się przechodziło tę kampanię, by wyszło dłużej niż inne gry, w które się gra. Także no, postarali się tutaj naprawdę mocno. Dobra, pytanie za miliard punktów. Dlaczego tutaj nic nie ma? Dobra, wyskocz sobie górą. Wysoki okrąglak. Jest. No jest. Noc nam się robi. No psychopaci, no co to dużo mówić. Dobra. Serio? To chyba stamtąd. Ty byłeś, okej. Okay. Chodź, chodź, zapraszam. Przyjdź, ja popatrzę. Przeszukasz teren. Ktoś się obok nas przekradł. Zapraszam. Kurde. Ten jest najbliżej, tak czy siak. Dobra, git. Co się dzieje, do cholery?
To się tu odpierdala. Siemano. Co? Dawaj, pyk. Nie, go nie ciągnąłem w tę stronę, ale dobra, niech będzie. Pa. Pa. Czemu mi na rewolwer automatycznie zmienia? Co to ma być? Dobra, co najmniej dwóch jeszcze żyje. Ja się tam świetnie bawię. Dobrą sprawę, tutaj też mogłem tego spuścić. Że tak powiem. Żeby robił swoje. U mnie tak samo. Nic się nie pojawiło. Nie widzisz mnie? O Boże. Zaraz oni uciekli! Kurde! Czy mnie widać w tej trawie? Dobra. Ostrożnie! Zaraz łapko! Nikogo w okolicy. Co się dzieje? Dobra, chodźmy do tego dzbana. Chodź, kumpel. Kurde, nikogo nie ma. Gdzie oni poszli? Znikacie ładnie. Ale bryznąłeś krwią? Wstydziłbyś się. Great. A nie mogę zabrać, dobra. Tu mi się podświetla, ha, bo on jest tam, dobra. Czekajcie, on tutaj poluje. Z tej strony nikogo nie mamy. Tutaj oni są w miarę daleko. Dobra, ale... Tu nic nie ma. Okej, tam widziałem kogoś. Fakt, tutaj też ktoś jest. Chodź szybko. Szybko, póki mnie nie widzą. Szybko, szybko, Eli, Eli, szybko, szybko, ej, Eli! Eli! Dobrze, o fuck. Co mamy, ludzie? Mamy na blisko cel jakiś. Powal! Co? Co? Kurwa, nie żyje! No co ty? O, chyba się kochali. Albo coś w tym stylu. Straciliśmy kolejnego! Jak nas ominęli? Właśnie o tak, o w ten sposób. Proszę bardzo, wyjaśniłem. No, no. O-o. Kolejny, który mi się nie podświetlał. Oshit. Skąd się tu wzięłaś? Zbieg! Mamy biega! O, tutaj, tutaj! Jakim cudem? Czekaj, bo mi tutaj się działa. Oh, shit. Dobra, dobra, Dobra.
Serio myślałem, że padnie, bo póki co tak wszyscy ładnie padali z łuku na hita. Wychyl się. No, wychyl się. Ja czekam. Serio? A w sumie. Elo? Nie wiem, gdzie jeszcze się ich spodziewać, tak naprawdę. Dlatego jest pomysł, żeby się przebiec. Nawet nie zdążyłem powiedzieć, a już zaczęli strzelać. Gdzie ona była? Jak klikaczy spuści, to nie jest głupie. To tu już chyba nikogo nie ma i oni mogliby się na mnie rzucić. Znaczy nikogo nie ma. Gdzieś ktoś jest! Dobra, próbujemy, tylko czy uda mi się zejść tutaj. My! Że oni tutaj nie reagują, wiecie co, mam pomysł? No nie gadaj! Ja cię tutaj grzecznie spuściłem, a to będziesz dostał. God damn it! O, 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 słuchajcie, coś się zaczyna dziać. Raczył sobie pójść. Się ogarnął. Tam są na górze, jeden klikacz tam poszedł. Tylko póki co jeszcze nic nie robi. Ja sobie tutaj tak grzecznie chcę wyczekać, co się zacznie dziać, także no, dlatego te pauzy latają. Chyba już. Jeszcze klikacza tutaj załatwiłem, już po prostu samemu, bo sobie tutaj stał. Mnie troszeczkę wkurzał. A tam jakiś klikacz ciągle gonił za kimś, także możliwe, że się razem załatwili ze sobą. Nie wiem, nie mam pojęcia. Grunt, że jest spokój przez chwilę. Także możemy dalej się tutaj bawić. Dobry. Okej, no chodzimy. O. Padło ci się. W razie W strzelamy i to tyle. O, super. Dostaliśmy żyćko. Jest ideolo. Dobra, butelka się przyda, bo musiałem jednym mołem rzucić. Nie miałem czym innym. Także dobre to. Okej, okay, to coś macie jeszcze, nożyczki, świetnie. Dobra, alko wleciało. Ktoś widzi jakieś ślady? No ludzie, chyba na mnie uciekła. A skąd wy wiecie, że to dziewczyna was bije? Trzeba będzie po schodach wejść, ale tak trochę. Chodź, kumpel, chodź. Przyjdź. Ja tu czekam, na ciebie. Dorwali kolejnego! Ale ty kurde jesteś. Ale ty jesteś normalnie wzrokowiec. Chodź. Nara? Przytulcie się. Nie mogę już robić. Się minimalnie spóźniłem.
Czekajcie chwilę, bo tutaj wszyscy zaskakują z góry mi, wiecie? Trochę mi się to nie podoba. No właśnie. Jakie boty. Do kolegów raz. Jeszcze mamy tam któregoś inteligentnego? Pewnie mamy. Aczkolwiek muzyka przestała grać, także chyba już nie mamy. Chociaż w tym obszarze może po prostu są, ale mnie nie widzą, nie? Tak, tak to. Tak to może być. Kurde, przecież tu klikacze biegały na górze. Czemu żaden was nie dorwał? Oni się zrespili jak nic. Wszystko na maksa, co się dzieje? No. Tutaj ładnie porobiłem. O! To się przyda, to się przyda. Bejec się nie przyda. Mamy maczetę. Coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, tutaj cię ładnie pocisnąłem wcześniej. Kolego, HP mamy na maksa. No tak. Dobra, gdzie mamy lecieć? Tutaj widziałem, że ktoś przeskakiwał, jak się ganiali. Ha, bo tutaj było przejście tędy, no dobra. Ale tutaj jeszcze nie byliśmy. Napadnięto na nas. Co się stało? Nie wiem, to pewnie jakiś bieg. Kurde. Rozproszyć się, bronić wieży. Mam trochę słabą miejscówę. Okej, okay, jakaś ambitna rozmowa pod... Shit. Pod oknem. Nie wiem, czy mi się to uda. Lol. Dobra. Wyląduj sobie tutaj, grzecznie. Następny. Gdzie ten kolega? Tam jest ten kolega, dobra. Kolega tutaj. O, ojej, tu mi coś się pokazuje, że jest. Aha, bo jesteś tam gdzieś dalej, dobra. To może z tej strony tutaj nie będziemy wbijali. A, wait a second. Dobra. Koledzy, no macie przypał, no. Siema. Da się tędy wbić? Da się, okej. Okay. To fajnie. O! Ten wygląda jak turysta jakiś. Co nie? Sobie tak idzie tam, a co tam? Pierdzielicie głupoty. Dobra, żegnamy pana turystę. O. Cholera. Zauważyła coś. Uwaga, bo mamy tutaj wbijaczkę. A, wykryliście mnie? Czy nie? To chyba stamtąd! Chyba? Uciekinierka! O! Tu! Fuck, ale wy macie dobre strzały. Na raci. Zatuć ją! Żegnam? W sumie powinien broń zmienić, jak się bijemy na głośno. O, uwaga, mamy tutaj lebosa. Chodźcie, chodźcie, zapraszam. Jak już robimy na głośno, to robimy na głośno, co nie? Nie trafiłem to. Nie trafiłem, ja pierdziele. Mateo! Przyspili cię! Żegnam. Nie będziecie mnie wkurzali. Nie odpuszczać.
Mamy ją! Mam ją! Pamiętajcie, główna zasada, nie biegniemy na przeciwnika, tylko bokiem. Poznaj Joela. Proszę, proszę. Prosisz? Musisz tego. Okej. Wy też nie musieliście tutaj być, tak właściwie? To wszystko koniec? Okej. Nie, wydaje mi się, ale okej. Dobra. Doładujecie amunicji mi troszeczkę? Może ten pistolet sobie wezmę, bo często z nim jakieś akcje idą. Znaczy akcje, często amunicja do niego tutaj leży. Także czemu by nie? Nawet nie sprawdzam, czy ktoś tutaj jest. No, coś podniosłem. Nawet nie wiem, co poklikałem po prostu. Przycisk do podnoszenia. No nic, zero przeciwników. To idziemy na dół. Po kolejnych. Dobra, zobaczmy. Co tu się dzieje. Okej. Nie wejdziecie. Czyli dało się po cichu przycisnąć. A czy ja wiem, czy to miałoby sens? Być w bazie wroga i żeby w każdym momencie mogli od tyłu sobie wejść. Dobra, tutaj póki co pustki. Da się to otworzyć? Da się, okej. O, są cele. Mhm. Ktoś mnie tutaj chciał z zaskoczenia brać. No, no, no. Przestań na mnie, kurwa, celować! Abi chciała nawiać. Jest przy słupach. Słupach? Idź na plażę. Zobaczysz. Pewnie już nie żyje. Chodźcie! Nie ma, lekko dalej szukamy, nie? Tylko tak trochę nie jesteśmy w stanie chodzić troszkę. Po tej potyczce. Co dobrze nie wróży. Na nasze polowanie. Ja pierdzielę. Eli oszalała już kompletnie. Na jej punkcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak jak już mówiłem, to się nie potoczy dobrze. Dobra, czyli jednak jacyś strażnicy jeszcze tam byli. Teraz uciekacie, bo mają broń. Co za dżanusza z tych grzechotników. Eli, opatrz się. Szwy ci pękły. O, tu się pali. O, szybko im poszło. Z tym tematem. O, ten creepy klimat teraz jest taki zrobiony. Ja pierdzielę, to będzie zło, to będzie zło. Okej, mamy słupy. O kurde. Tu jest dopiero creepy klimat. Abi? Po co ty ją wołasz? Selfie chcesz sobie zrobić z nią, czy co? Czy chcesz dokończyć temat?
co jest. Czemu nie mogę tu wejść? Okej. Okay. No. Może Abby wisi? Tutaj na przykład. Albo tutaj. Nie wiem, co mam sobie myśleć teraz, w tym momencie. Naprawdę, nie wiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Jakby nigdy nic. Odcięła ją i sobie idą. Nie, to tak nie będzie. Zaraz będzie grubo. I się boję tak zakończenia, naprawdę. Te naprowadzanki i tymi tekstami, że to zakończenie, tak co się w ogóle odwaliło. To jest najgorsze. Kurde. A widzicie, no jak nagrywam na YouTube, to patrzę w te komentarze, nie? Nie wiem czemu, ale wyczuwam atak od tyłu. Nie pozwolę wam odejść. Czyli walczymy! W takim razie... Zabij. Że ty
tym razem są szanse, bo jak widzicie, Abby jest kompletnie wykończona tym, co się tutaj działo u tych grzechotników całych. Także trochę szans nie ma za bardzo. Jak widzimy zresztą. A my ją tniemy jak chcemy w tym wypadku. I to dosłownie jak chcemy, widzicie? Ta nie razem nie obrywałem. Siłowanka! Dychaj, kurwa! Lecimy dalej, teraz na pięści. Bez wspomagaczy. No i niedobrze, niedobrze. Patrz, razy można uderzyć. Tylko trzeba odpowiednio wyczuć unik tutaj. Co mi się wydaje, że zaraz lew nas zarąbie? Znaczy, no Eli. On tak lubi atakować zaskoczenia, jak Tomiego wtedy. O. Raz, dwa, trzy. Pierdziele. Kurde, teraz raz uderzyła, mogłem atakować. Dawaj, 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 dawaj. Mogłem z daleka uderzyć, co się dzieje? Stąd.
Odgryzła palce jednak, kurde. Tak się zastanawiałem po tamtym ugryzieniu. Ja pierdzielę. I tak wiecie, szczerze mówiąc, tak się zastanawiałem, czy faktycznie nie odpuści Abby w pewnym momencie. I już myślałem, że faktycznie nie odpuści, ale odpuściła, nie? Także coś takiego. No troszeczkę taka bezsensowna podróż, muszę przyznać. W sumie jedyne co to Abby uratowaliśmy. Tak naprawdę, bo ją uratowaliśmy i lewa. Kosztem paluszków. Ale to jeszcze nie koniec. Co tam? Dina obstałem, że się wyprowadziła całkiem. Takie już tutaj pusto, szaro. Albo gorzej. No, pusto. Widzicie? Nic nie ma. Wyprowadzka poszła. No, nie za fajnie, nie za fajnie. To wygląda jakby był naprawdę długo opuszczony. Co nie? Czy wiadomo, by sobie przejęli tak czy siak po kimś wcześniej. O nie, wpadła mnie zła myśl, że ten dom ktoś napadł i Dina nie żyje. A oni wszystko ukradli. Ale nie, za dużo rzeczy tutaj nie ma, żeby tak było. No coś mamy? Liścik? Nie. Sprawdźmy to. Co pijesz? Kawę. Skąd ją masz? Od gości, którzy wpadli tu tydzień temu. O. Trochę mi głupio na myśl, co za nią przehandlowałem, ale... jest niezła. Poradziłabym sobie z Sefem. Wiem. I musisz przestać męczyć Jessiego o moje patrole. Stoi. Dina. To twoja dziewczyna? Nie. Nie, ona to tylko głupi całus. Nic nie znaczył. Ona... nie wiem, po co to zrobiła. Ale podoba ci się.
Słuchaj, nie wiem, jakie Tadina ma intencje, ale... miałaby szczęście, gdybyście były razem. Ale z ciebie dupek. Nie próbuję was... Miałam umrzeć w tamtym szpitalu. Moje życie coś by znaczyło. A ty mi to odebrałeś. Gdyby Bóg pozwolił mi raz jeszcze przeżyć tamtą chwilę, zrobiłbym dokładnie to samo. Tylko, że nie wiem, czy kiedykolwiek ci wybaczę. Ale zamierzam spróbować. Dziękuję. Do zobaczenia. No. Wychodzi na to, że mamy koniec, słuchajcie. Okej, nic się strasznego takiego nie stało na końcu, co już po prostu miałem milion myśli o tym. Także skończyliśmy gierkę, słuchajcie. Dzięki wielkie za obejrzenie serii. Jak na moje, giera naprawdę mega spoko. Ja tam się z tymi opiniami na necie, co tam na początku krążyły, wiadomo, po śmierci Joela. To się nie zgadza, naprawdę mega, mega giera, wciągająca, fajna fabuła. No tak jak już mówiłem, dawno nie grałem w coś tak fajnego, także mam nadzieję, że również wam się seria tutaj podobała. O, jeśli tak, to wiecie, łapeczkę w górę zostawcie. Co tu jeszcze? Nie wiem, czy będzie jeszcze jakaś scenka, obstawiam, że to już koniec, także będziemy tutaj kończyli. Ja jakby coś to zaczęłam nagranie, tak gdyby faktycznie coś wyskoczyło, to żeby doleciało. No i to, widzimy się
w kolejnych seriach, już tam za niedługo, jak coś tam nowego wyjdzie. Póki co już po tym maratonie The Last of Us'a wrócimy do normalnych seriach, które tutaj były. Także dzięki wielkie za oglądanie. Super giera, naprawdę super giera. Także na razie, cześć. Yo, yo! Nowa gra plus! Dobrze, ej! Tak się zastanawiałem, czy będzie. Od razu inte. Tak, trzeba było, trofeum. Jest! Dobrze, bardzo dobrze. Zapomniałem. 10 na 10 od Verteza tutaj padło. Słuchajcie, śmiało mogę to przyznać. Topka moich ulubionych gier, jak nie najlepsza względem fabularnych, także mega fajnie. Dobra, kończymy. Cześć, cześć!